Paczka Identity umożliwia nam integrację mechanizmów uwierzytelniania oraz autoryzację użytkowników w ramach aplikacji webowej. Dostarcza nam gotowe komponenty do przykładowo rejestracji użytkowników, logowania czy restowania hasła. Dzięki temu programiści mogą skupić się na dostarczaniu konkretnych funkcji danej aplikacji. Natomiast do tej pory takie funkcje Identity jak rejestracja, logowanie czy restowanie hasła były w pełni dostępne tylko w aplikacjach typu MVC czy Razor Pages. Natomiast Web API nie mieliśmy jeszcze pewnego wsparcia. Jednak w najnowszej, nadchodzącej wersji frameworka.NET, .NET 8, Microsoft dodał wsparcie również dla aplikacji typu Web API za pomocą prostych endpointów, które umożliwiają również rejestrację, logowanie, restowanie hasła i tym podobne. W tym materiale zobaczymy, jak taką konfigurację możemy dodać do projektu typu Web API oraz jakie funkcje on udostępnia. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco oraz na serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. W ramach przykładu utworzę pusty projekt typu Web API. Możemy go nazwać po prostu identity.WebAPI i klikając guzik Next wybiorę oczywiście tutaj wersję frameworka, dotne do się, która jest aktualnie w preview. A poza tym dla uproszczenia odznaczę opcję Use Controllers, co spowoduje, że Web API zostanie utworzone za pomocą Minimal API. Klikając guzik Create, ten nowy projekt będzie teraz utworzony i dodany do solucji Visual Studio. W pliku Program CS mamy jeden przykładowy endpoint i może po prostu pozbędę się. go, jak i również rekordu Weather Forecast, który był domyślnie dodany do tego właśnie projektu. I teraz zanim przejdziemy do dodania Identity do naszego projektu, musimy jeszcze zainstalować co najmniej dwa rozszerzenia, a konkretnie paczki Microsoft ASP.NET jak i konkretny provider dla Entity Frameworka, i tutaj równie dobrze może to być paczka in memory, która w celach demonstracyjnych będzie znacznie prostsza, ponieważ nie będę musiał konfigurować migracji oraz aplikować ich na bazie danych. Tak więc przejdę po prostu do menedżera paczek Nuget dla tego projektu. I najpierw w zakładce Browse wyszukam paczkę Microsoft Core I tutaj mając tą zaznaczoną opcję Include Preview, będę miał możliwość zainstalowania paczki, które jeszcze nie są w wersji releasowej. I to właśnie tą paczkę wersji Preview.7 będę chciał zainstalować do mojego projektu. Tak więc po zainstalowaniu tej paczki wyszukam jeszcze jedną, a konkretnie paczkę InMemory. Ponieważ, aby w pełni zintegrować Identity, będziemy musieli podpiąć dbContext dla naszej aplikacji za pomocą metody Identity Core. Tak więc również tą paczkę zainstaluję w wersji Preview do tego właśnie projektu. OK, mając wtedy paczki już zainstalowane, możemy przejść teraz do programu. I metoda, która tak naprawdę dodaje wszystkie endpointy wspierające zarządzanie użytkownikami, jest metoda o nazwie Map Identity API, do której jako parametr generyczny musimy przekazać obiekt typu Identity User lub typ naszego użytkownika, jeżeli takiego chcielibyśmy zdefiniować w ramach naszej aplikacji. Oczywiście ta klasa Identity User jest dostępna z paczki microsoft.asp.com.identity Natomiast teraz musimy utworzyć klasę reprezentującą nasz DbContext, który będzie dziedziczył po klasie IdentityDbContext. Tak więc może tutaj po prostu poniżej wkleję definicję takiej klasy, przykładowo AppDbContext, która dziedziczy po klasie IdentityDbContext, dla której wystarczy zaimportować namespace sbnetcoreIdentity.EntityFrameworkCore. W tej klasie również zdefiniowałem konstruktor, który po prostu przekazuje opcję DbContextu dalej do klasy bazowej. Tak więc mając już taką klasę zdefiniowaną, która reprezentuje nasz DB z pamięci, możemy teraz go zarejestrować w kontenerze Dependency Injection, a konkretnie możemy to zrobić w ten sposób. Czyli na Builder Services wystarczy wywołać metodę addDbContext, która jako parametr generyczny przyjmuje typ naszego kontekstu, a następnie w opcjach, jako już do tego projektu zainstalowałem paczkę Entity Framework in Memory Database, mogę skorzystać z metody rozszerzającej useInMemoryDatabase, Database, która po prostu tutaj przyjmuje AppDB, czyli nazwę. Baz danych w pamięci. Mając tą konfigurację kontekstu baz danych za sobą, możemy teraz przejść do wywołania trzech konkretnych wywołań, które dodadzą zarówno Identity, jak i podepną nasz dbContext do paczki Identity, przez co będzie ona w stanie wybierać użytkowników rolę i w dowolny sposób nimi operować. Tak więc wystarczy wywołać metodę Add Identity Core dla typu naszego użytkownika, czyli Identity User, następnie Add Identity stores typem kontekstu w naszej aplikacji. I na samym końcu add API Endpoints. Tak więc teraz mam już tak naprawdę w pełni skonfigurowany identity. Natomiast do tego projektu chciałbym jeszcze dodać możliwość autentykacji oraz autoryzacji, po to, aby w pełni sprawdzić, czy zalogowany użytkownik będzie miał dostęp przykładowo do metody czy też endpointa, który wymaga uwierzytelniania. W tym celu dodam jeszcze wywołania dwóch metod, a konkretnie add authorization z opcją add bearer token, add authentication z opcją add bearer token. Oraz była metodę add authorization builder, dzięki czemu będziemy w stanie dodawać endpointy wymagające uwierzytelnienia naszych użytkowników. I może jeszcze w celu weryfikacji konkretnego endpointu, dodam sobie jeszcze definicję endpointu ze ścieżką slash test, który po prostu w ramach swojej odpowiedzi wypisze nam imię, czy też wypisze nam nazwę zalogowanego użytkownika. I oczywiście ten endpoint wymaga uwierzytelnienia, tak więc tylko te requesty, które będą zawierały sobie nagłówek authorization, token and bearer token, będą w stanie dostać się do tego właśnie endpointa. OK, tak więc może uruchomię program i zobaczymy najpierw w że jakie endpointy zostały udostępnione poprzez paczkę identity, a następnie spróbujemy utworzyć jakiegoś użytkownika. Jak widzimy po otwarciu aplikacji w że mamy tutaj tak naprawdę kilka różnych endpointów, które przede wszystkim służą nam do rejestracji oraz zalogowania użytkownika. Możemy też odświeżyć token zwrócony z akcji logowania, możemy też wysłać e-mail potwierdzający, możemy resetować hasło oraz ustawiać w różny sposób informacje o two-factor authentication. Mamy też dwa endpointy, które po pierwsze zwracają nam informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku oraz drugi endpoint, za pomocą którego będziemy w stanie zmieniać podstawowe informacje o zalogowanym użytkowniku. Tak więc może zaczniemy testowanie od wywołania metody, która rejestruje nam użytkownika. I widzimy tutaj, musimy podać trzy wartości: są to username, password oraz e-mail. Tak więc może ja po prostu wkleję tutaj jakiegoś przykładowego użytkownika o nazwie test z e-mailem testmap.test.com oraz jakimś konkretnym hasłem, który spełnia domyślne wymagania hasła dla paczki Identity. Tak więc po kliknięciu guzika Execute widzimy w ramach odpowiedzi, mam kod 200 OK. Tak więc teraz Story powinien być w stanie zalogować się na tego użytkownika poprzez metodę login. Jak widzimy, tutaj mamy już kilka dodatkowych parametrów. Przykładowo, możemy zdefiniować, czy ten endpoint ma zwrócić nam daną o zalogowanym użytkowniku w postaci cookie, czy nie. Natomiast w ciele zapytania, tak naprawdę, musimy wysłać hasło, jak i nazwę użytkownika, jeżeli nie mamy jeszcze w tym projekcie konfigurowanej dodatkowej opcji two-factor authentication. Tak więc ja po prostu prześlę to samo hasło oraz tą samą nazwę użytkownika, którą widzieliśmy wcześniej, i teraz klikając guzik execute, w ramach odpowiedzi mamy oczywiście kod 200 i konkretne informacje o naszym tokenie, który został zwrócony. Jak widzimy tutaj, przede wszystkim mamy typ tego tokena, czyli jest to bearer, mamy access token, czyli token, za pomocą którego będziemy w stanie się uwierzytelnić do aplikacji, do endpointów, które wymagają uwierzytelnienia, mamy czas trwania tego tokenu oraz refresh token który moglibyśmy użyć do odświeżania tego tokenu, jeszcze przed jego upływem. Tak więc ja skupię sobie ten access token. Teraz, jeżeli spróbowałbym wysłać przykładowe zapytanie na endpoint test, tak jak pamiętamy, tutaj w ramach konfiguracji dodaliśmy wymaganie uwierzytelnienia użytkowników. Tak więc klikając guzik execute, bez tokena bearer w nagłówkach tego zapytania, oczywiście dostaniemy kod odpowiedzi 401, ponieważ taki nagłówek nie znajduje się w ramach tego zapytania. Tak więc może, żeby w pełni przetestować działanie endpointów, które wymagają uwierzytelnienia, przejdę do Postmana i to właśnie tutaj jeszcze raz przy wysłaniu tego zapytania bez nagłówka z autoryzacją dostaniemy 401 Unauthorized. Tak więc może przejdę do zakładki Authorization i to właśnie tutaj ustawimy typ autoryzacji na bearer token i wkleję token, który skopiowałem z odpowiedzi z akcji logowania. I teraz jeżeli ponownie wywołamy to samo zapytanie, tak jak widzimy w ramach naszej odpowiedzi: mamy kod statusu 200 OK, a w ciele odpowiedzi: informacje Hello Test, czyli nazwę naszego nowo zarejestrowanego użytkownika. Poza tym prostym endpointem test możemy też skorzystać z endpointu, który jest udostępniony przez paczkę Identity, czyli account/info. I to właśnie ten endpoint powinien nam zwrócić wszystkie claimy, które zostały zawarte w tokenie JWT. Oprócz tego mam tutaj również informację o tym, Jaki użytkownik został w ramach tej metody uwierzytelniony. Tak więc w ten sposób, dodając do projektu typu Web API wywołanie metody Map Identity API oraz poprawną konfigurację paczki Identity, będziemy w stanie rozszerzyć nasze endpointy Web API o akcje zarządzania użytkownikami, takimi jak rejestrację, logowanie, resetowanie hasła czy opcję Two-Factor Authentication. Jeżeli szukasz kuponów rabatowych na moje kursy. To zapraszam na stronę link3.com/slash fullstack developer, gdzie są one dostępne.